A teraz słuchajcie na chwilę. Zakasam rękawę i zamienię się w strażnika. Będę trochę grozić palcem, ale przede wszystkim będę musiała Wam coś wytłumaczyć, ponieważ jeżeli chcemy korzystać z tego wideobooka tak, żeby on faktycznie przynosił Wam korzyści, żebyście się cieszyli efektami, musimy mieć pewność, że Wasze pośladki pracują, że są aktywne, że pracują funkcjonalnie przede wszystkim. I teraz jak to sprawdzić? Większość osób przecież nie ma pojęcia, robi ćwiczenie, no i jak gdyby ma nadzieję, że to ćwiczenie sprawi, że ten pośladek będzie pracował. Niestety nie zawsze jest to takie oczywiste, ponieważ w momencie, kiedy pośladki tracą jak gdyby swoją funkcję, a u większości osób jest ten problem, objawia się to między innymi bólami pleców, bólami kolan, czyli jak gdyby tymi wszystkimi okolicami, które gdzieś tam są albo wyżej, albo niżej i które, na których się przenosi obciążenie, które kompensują bardzo mocno w ruchach. Czujecie też bardzo często, ponieważ jedną też z funkcji mięśni pośladkowych poszczególnych grup jest stabilizowanie miednicy, stabilizowanie jak gdyby pozycji, więc czasem w tych niektórych wykrokach czujecie, że kolana jak gdyby trzęsą się, wy nie możecie utrzymać pozycji, równowagi w niej. Po na przykład ćwiczeniach na pośladki, zamiast pośladków czujecie uda, czwórki, że po prostu zapracowały, albo czujecie prostownik grzbietu, tutaj mięśnie pleców, czujecie, że zapracowało jak szalone, a ten pośladek coś tam poczułam, ale niekoniecznie. I to jest już pierwszy podstawowy znak dla Was, że coś tam jest nie w porządku, że coś tam nie pracuje tak jak trzeba. Także przede wszystkim naszym zadaniem, i to też robimy w kursie tym czterotygodniowym, jest przywrócenie tym pośladkom funkcji. I to jest ważniejsze, słuchajcie, przede wszystkim od tego musimy zacząć, jeśli w ogóle marzymy o tym, żeby te pośladki się uniosły, żeby były jędrne. One mają szereg różnych funkcji, bardzo, bardzo ważnych. Obciążają właśnie Wasz kręgosłup, Wasze kolana, pozwalają Wam na ustawianie prawidłowej pozycji ciała. I tak dalej, i tak dalej. Jest tego bardzo dużo, więc sprawdźmy przede wszystkim w tych ćwiczeniach, które będziemy robić, czy odpalają się tam pośladki. Jak to zrobić? Przede wszystkim nie mogę Was sprawdzić, nie dotykam Was, nie pracuję z Wami na sali, ale chciałabym, żebyście zwracali po prostu uwagę i pracowali bardzo, bardzo świadomie. I nawet już w tych pierwszych ćwiczeniach, gdzie będziemy wykonywali wyprost, czyli jak gdyby pośladkowy wielki, najbardziej okazały, pięknie wyglądający w dżinsach mięsień. On jest odpowiedzialny za prostowanie nogi w biodrze. Czyli w momencie, kiedy wykonujemy różne ćwiczenia, w których prostujemy tą nogę w biodrze, chciałabym, żebyście Wy świadomie angażowali ten mięsień, próbowali go spiąć i uruchomić w tym ruchu, a nie tylko wykonywali wyprost nogi w biodrze, ponieważ jak ja zacznę sobie prostować tą nogę bez spinania pośladka, to ten pośladek zwyczajnie się praktycznie nie uruchomi. Także od Was zależy, jak ta praca będzie wydajna. Zróbmy sobie też taki najprostszy test pośladka w pozycji leżącej. Przeniesiemy się teraz na matę i położymy się na brzuchu. Możemy oczywiście też to zrobić w klęku, ale to później. Kładziemy się na brzuchu. Podkładamy sobie dłonie pod czoło i słuchajcie, robimy pierwszy test pośladka, czyli unoszę nogę w biodrze, prostując ją, unoszę ją w górę. I teraz co się dzieje? Wykonajcie sobie 15 takich powtórzeń i sprawdźcie, co najbardziej w tym ruchu czujecie, jeżeli nie macie kogoś, kto Wam pomoże to sprawdzić. Czy czujecie, że najbardziej pracuje prostownik grzbietu? Czy faktycznie w tym ruchu zapracował najbardziej pośladek, czy grupa pulszowo-goleniowa uda? Powiem Wam, że powinien przede wszystkim jako pierwszy odpalić się mięsień pośladkowy wielki. Dopiero potem odpalają się te kolejne grupy mięśniowe, czyli prostownik grzbietu, grupa pulszowo-goleniowa. Spróbujcie sobie też poćwiczyć, jeżeli czujecie, że to nie idzie tak jak trzeba, nad tym timingiem, uruchamiając najpierw pośladek, czyli spinając go najpierw, prostując kolano i dopiero potem na spiętym
pośrodku próbujcie unieść. Uczcie te mięśnie pracy w prawidłowej konfiguracji. Będziemy na to też zwracać uwagę podczas ćwiczeń. Do dzieła.